Ej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie, jestem Lasagna, to jest 15 odcinek z Robin Hood Legendarza Root. Tak jak wam obiecałem, nagrywam jeden bonusowy odcinek, a jest to odcinek z misji odzyskiwania Lincoln. Jest to misja, którą się odblokowuje, kiedy zbyt dużo razy pominiemy misję zdobywania tarcz, żeby obronić Lincoln przed wojskami nacierającymi na niego, przez co finalnie Lincoln jest utracone i po jakimś czasie pojawia się opcja, że chcemy odzyskać Lincoln, więc myślę, że jest to ciekawe, bo mało kto o tej misji wie. Ja osobiście, przechodząc wielokrotnie grę, raz się na nim natknąłem, potem nie miałem pojęcia, jak ją znaleźć, skąd ja ją wziąłem, jak ja ją uzyskałem. Nie mogłem w internecie znaleźć informacji, więc możliwe, że też nie wiedzieliście. Musimy przepędzić żołdaków księcia Jana z zamku należącego do ojca chrzestnego Robina. Godwin sugeruje, że Robin powinien wkraść się do zamku i otworzyć tajne przejście prowadzące do ogrodu. Gdyby zdołał też oczyścić drogę do mostu zwodzonego, to udałoby się złapać wroga w kleszcze. Kolejną poważną przeszkodą na drodze wojska Ranalfa jest oddział łuczników broni południowo-zachodniego pomostu. Jeśli nie zostaną wyparci, nie będzie można wezwać posiłków. Dobrze byłoby też wyeliminować przywódcę wrogich wojsk, który przez cały czas dyryguje działaniami obronnymi zwierzy warowni. Bez jego taktycznych wskazówek żołdacy księcia mogą mieć trudności w odparciu ataku Ranalfa. Można również wymyślić inny plan. Wszystko w rękach Robina. Mam to zapisane, jak przechodziłem misję, więc nie ma możliwości zmiany postaci i w sumie nie wiem, czy musiałem tylko 4 postaci, nie wziąłem nikogo leczącego. A nie, mam leczącego, dobra, nie było tematu. Tak więc myślę, że nie ma tu zbytnio co do gadania. Mamy wojska w tych oto dwóch miejscach. Ale tu pilnuje spora armia tego mostu. Tu mamy bramę do otwarcia i to jest druga armia, która czeka na wejście. Więc no nie zostaje nam nic innego, jak przedostać się tutaj się musimy dostać, no. O kurczę, patrzcie, pomarańczowe strażnicy już. Tak długo byliśmy, tak daleko byliśmy w fabule, że zapomniałem o istnieniu takich strażników. Mamy dobrą sytuację, bo mamy gościa z widłami, który będzie mógł ogłuszać oraz mamy Statleya, który będzie mógł wiązać, więc możemy bez najmniejszego problemu tutaj pozbyć się. I patrzcie, mamy sytuację po raz pierwszy chyba, odkąd pamiętam, że... Jeszcze żyje! Pierwsza sytuacja od, nie wiem, pamiętnych czasów, o ile jedyna, kiedy mamy gościa na koniu Lincoln. Żółtodziób! Nie wiem, czy bym nie chciał tutaj spróbować Robina wziąć i żeby on pięściami się posłużył, pięścią posłużył. Ojej, to jest sporo tych strażników, nie podoba mi się to bardzo. Więc może spróbujmy inaczej, spróbujmy sprawić, że oni sami się poogłuszają. Zby coś mi się przywidziało? Mógłbyś się podzielić? Okej, okay, został jeden. Niech on się tylko... dwóch został, bo ten się nie zorientował. Niech nic on tylko nie ma. Wróci na swoje miejsce pierwotne. A, moje złoto! O właśnie. O jeden problem mniej. Kurczę, ten nas wypatruje. To niedobrze. Ale dobra. Nie dostrzeże nas. Jeszcze by się przydało tutaj Robinem przedostać. Na kucaka może? Nie, i tak nas widzi. Ale może zdążę przejść. Następny! Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby... otworzyć bramę, żeby mógł się tu mały John dostać. Kto teraz? O jeden problem mniej. Widziałem cię! Kto teraz? W ten oto sposób. Jesteśmy w środku. Tylko pytanie, czy armia nie wejdzie od razu, jak obniżymy... jak otworzymy ją. Czy oni od razu nie wbiją tutaj na zamek. Z drugiej strony powiem wam, ja wam pokazuję tę misję, więc nie wiem, czy też chcę się aż tak bardzo tutaj fokusować i tryhardować pod non-killing. Zaraz zobaczymy, czy oni od razu tu ruszą. No, ruszą, już widać. Musimy zostawić! No dobra. Niech się bawią. Następny. Kto teraz? Kto tam? Następny. No dobra, no to się zaczyna już walka. Widziałem cię. Masz. Oberwiesz.
Broń się! Skoro małego Johna mamy już tutaj na miejscu, możemy z nim polecieć dalej. A, i tu jest to tajne przejście. Ciekawe, gdzie ono prowadzi w ogóle. Czy oni po prostu nagle się pojawią? W sumie powiem wam, naprawdę nie pamiętam, jak ta misja przebiega dokładnie. No, chodź malutka. Śpij spokojnie. Oj, swoich ogłuszyłem. Niech cię sępy pożrą. Cześć, tu gościu w ogóle był. Haha. To nieźle. Broń się, kanalio. Ale tu impreza. Jeszcze ci pokażę. Chodź malutki. Wędrownicy za plecami. Ustawić się. Śpij spokojnie. Auć. Chyba sam będę musiał się tym zająć. Wracaj. Broń się, chodź malutki. Całkiem nieźle. Wybacz. Dobra. Was mam z głowy, ciebie mam z głowy. Dobrze, idzie mały John. Wiecznie w formie. Śpi spokojnie. Nieźle. No, chodź malutki. No nie, zbrojnego nam zabili. Broń, szykuj się na śmierć, piechurze. A widzicie, jak myszka ścina? Widzicie to? Przelećmy sobie od razu też tym, żeby dobić tego konnego. Śpi spokojnie. Dobra. Siema. Patrzcie, ucieka, bo ma mało życia. Tu poginęli. No, chodź malutki. Mów, kim jesteś? Kurczę, tak trochę chyba poginęli nasi. A nie, oni są nieprzytomni. Chyba ich po prostu ten konny tak mocno obił. Poobijał. No, oni sobie tu podbijają. My idziemy na górę. Mów, kim jesteś? Broń się. No, chodź malutki. Nie. Jestem najlepszy. Nie! Gdzie tu były? Czemu tu nie mogę wejść? Zawsze tu były drzwi. A teraz nie mogę. Nie jestem najlepszy. Widzicie, jakby zawsze tu były drzwi, a teraz nie mogę się tu dostać. Dziwne. A teraz to mnie zaskoczyliście, naprawdę. Chodźmy po tego. Mów, kim jesteś! Aha, dobra, on sobie tu sam przyjdzie. No spoko. W sumie ty możesz się przedostać tutaj i pójdziemy takim sposobem. Wiesz, to boli! To boli! To boli! To boli! No co jest? Broń się, kanali! Aha. Oni tu się pobudzili! Nie mam już strzału! Broń się lub giń! Nie, powiem wam naprawdę, dzisiaj ta gra... dzisiaj, czyli na ostatnich dwóch odcinkach, naprawdę... Dziwne rzeczy odwala. Naprawdę dziwne rzeczy się tu dzieją. Gra w ogóle jakoś bardzo irracjonalnie działa. Nie mam pojęcia, z czym to jest związane. Widziałem cię! Hałas? Broń się lub giń! Obe to boli! Kto? Na rany, ale z niego twardziel! Nie! Dobra, chodźcie tu łucznicy do mnie. Widziałem cię! Broń się lub giń! Gniocie! Beze mnie! Ten już nie sprawia kłopotów. Broń się lub giń! Żegnaj! Patrz, już do mnie strzelali. To nie za dobrze. Czyli lecimy inną drogą, nie lecimy tędy. Gorzej, że tu kolejni giną mi. Z tego co widzę. To niedobrze. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. Mów, kim jesteś. Broń się. Jeszcze dycha. Dostał! To boli! To boli! Dobra, chyba wygraj tamten pojedynek. No dobrze. Żegnaj! Wracaj i walcz, barani łbie! Żegnaj! Do kata! Nie zabiłem go! Kogo my tu mamy jeszcze? Oho, odkryliśmy tam wojsko. Widzimy, że spora armia tam czyha na naszych towarzyszy. Wracaj i walcz, barani łbie! Jeszcze dycha! Co? Wracaj i walcz, barani łbie! Broń się! Chodźcie tu, chodźcie. Wszyscy do mnie. Impreza. Wracaj i walcz, barani łbie! Zasma!
No właśnie. Żegnaj, żegnaj. A! Kto tam idzie? Żegnaj. Broń się. Dobra, i chodźcie tutaj. Wracaj i walcz, baraniubie! Stój, gniecie! Tylko żeby te mnie nie zaciekało, byłoby słabo. To wszystko? Właśnie, od niego możemy oberwać mocno. Ale okej. Benz. Jeszcze ten. Co jest? Nie mogę go zaatakować. Się zgliczował jakoś chyba za tą fontanną. Jeszcze żyje! No właśnie, nie mogę go zaatakować, nie mogę go nawet dobić. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Tajne przejście jest otwarte, żołnierze Godwina bez problemu dostaną się do zamku. No właśnie, czyli po prostu wzięliśmy... sprawiliśmy, że się po prostu pojawili. Ja się tak zastanawiało, czy oni jakoś tutaj będą mieli nowe przejścia, to po prostu tak jest. Tak, średnio bym powiedział. Fajnie, bo jakby się okazało, że jest jakieś tajne przejście z któregoś tam domku poza miastem. Co my tu mamy? Myślę, że nic ciekawego tu już nie znajdziemy. Ale możemy zajrzeć. Tak czysto z ciekawości. No, wiecie, to tak jak można było się spodziewać, to nie będzie jakoś specjalnie długi odcinek. Jakby mam 15 minut nagrania, że jestem pod koniec misji. Bardziej chciałem wam po prostu pokazać to jako ciekawostkę. Kasa! O, tu jeszcze dwóch zbrojnych mamy. Uwięzionych. Wracaj i walcz. I warto było tu zajrzeć. Patrzcie, co się dzieje. Naprawdę, ta gra ma jakieś spore problemy. Nie wiem, z czym to jest związane. Naprawdę, bardzo bym chciał wiedzieć, z czym to jest związane, że ta gra momentami strasznie laguje, inne takie rzeczy odwala, ale nie wiem. Po prostu nie wiem. Aha, oni w ogóle nie dobiją ich. Dobra, to ja to zrobię. A tymczasem... No, tu się leją. Myślę, że tymczasem ja bym chciał przedostać się małym Johnem tutaj. O, to jest w ogóle żebrak. Możemy z nim pogadać. Nie wiem, czego się dowiemy od niego na tym etapie, ale można pogadać. No to jeszcze jest ten Genero do pokonania tak w ogóle. Kompletnie zapomniałem o nim. No siema, pomogłem ci. Jedną radę dostaliśmy. Co mi nam ciekawego powie żebrak? Uwaga. Aha, okej. To jest wszystko, czego się dowiedzieliśmy. Jasne. Aha, oni tu sobie wbili już na chatę. Dobra, no my tu też bijemy. Wracaj i walcz, spróbuj jeszcze raz. A masz! Na proszę! Całkiem nieźle. Wracaj i walcz, całkiem nieźle. Oła, ale wyrwaliśmy. O, jeszcze bardziej wyrwaliśmy. Całkiem nieźle. Wiejemy. Kto tam idzie? Jeszcze zobaczysz! Mów, kim jesteś. Musimy się wyleczyć. I zaraz tam bijemy. I teraz możemy tu wbić na nowo. Dobra, on już nie ma życia w ogóle. Jakim cudem on jeszcze chodzi? No właśnie. Śmieszasz mnie się! Umieram! Całkiem nieźle! Wracaj i walcz, baraniubie! No. Wracaj i walcz, baraniubie! Gra czasami naprawdę ma problemy, żeby utrzymać walkę. Spróbuj całkiem nie kata! Nie zabiję go! No i z tym sobie myślę, że poradzisz, chłopie. Baraniubie! Zostało nam tylko pozbyć się tej armii tutaj. I to wszystko. Dobra. Genera z głowy. Co? Czy on śpi? Widziałem cię! Dobra. I teraz... No, chodź malutki. Bóg z głowy. Wybacz, mały. I trzeci. I oni ruszają? Tak, ruszają. Ktoś ty? Krzyczcie! Mają łuki! Słodkich snów. Całkiem nieźle. Boże, jaki sneaky biki tutaj robimy im po prostu. Nie wierzę w to. Stój, kmiocie! Wybacz, mały. Voila, wszystkich wybiliśmy po kolei. Gdzie nam zostały jeszcze w ogóle jakieś tarcze? Tutaj niby została tarcza, ale... Kurczę, nie jestem pewien, o kogo chodzić może, bo... No tu wszystkich pozbyliśmy się... A!
Siema. Broń się. No widz. Wyjaśniło się chyba. A to jeszcze jedna tarcza została. Aha, tu została tarcza. Ten jeden biedny został sobie sam. Jak palec. Żegnaj. Ustawić się. Żegnaj. Dobry strzał. Słuchajcie, chcę sobie zrobić ładne ujęcie na miniaturkę dla was. Jakby oni jeszcze chcieli równo iść w miarę. Co ten Robin odwala? Robinie, ty masz iść tutaj. Kto tam idzie? Broń się. A masz. No właśnie, to miałeś zrobić. Dziękuję ci bardzo. Tymczasem, gdzie oni idą? Idą tutaj. O. Chcę ujęcie na miniaturkę mieć. No, powiedzmy, że coś tutaj się uda ciachnąć. No, sprawnie poszła misja. 20 minut nagrania mam. Z całej misji. Wybiliśmy chyba cały zamek? Nie, dwóch zostało jeszcze na zamku. Tutaj jeden nieświadomy, a to drugi nieświadomy. Okej. Okay. Kurczę, patrzcie jak rozsiani w ogóle po całym tym zamku. Tutaj są po tym placu. I tym miłym akcentem kończymy całą serię z Robin Hood Legenda Sherwood na tym kanale. Mam nadzieję, że wam się cała seria podobała. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście przy tej serii, bo ja się bawiłem nieziemsko. Mam nadzieję, że moje podejście was nie zanudziło oraz mój sposób montażu sprawił, że wytrzymaliście przez całe odcinki wszystkie. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za tą serię. Dziękuję wam za to, że jesteście, że oglądacie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subka z dzwoneczkiem oraz zapraszam do Discorda. Link oczywiście jak zawsze w opisie. Mówię do was Lazania. Na razie i cześć.